Teraz powinno być wszystko w porządku, więc witam serdecznie drogich gości. Nazywam się Agata Koch, występuję dzisiaj w roli podwójnej właściwie. Będę moderowała to dzisiejsze spotkanie i reprezentowała jednocześnie Polską Kafejkę Językową, której ulotkę przyniosłam, żeby pokazać Wam logo. Być może wydaje się znane z różnych publikacji i prezentacji w sieci. Dzisiaj nie znajduję się w kafejce, jestem u siebie prywatnie w domu. Pomieszczenia kafejki dzielimy między siebie, między cały zespół oraz inne osoby chcące korzystać z tak zwanego spokojnego kąta. Stąd na mnie kolej wypadła tutaj, ale mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli otworzyć kafejkę i wtedy zapraszamy Was bardzo serdecznie. Czy na to, żeby spotkać inne osoby, zobaczymy na ile będzie to możliwe, czy napicie kawy, czy po prostu pobądź sobie. A dzisiaj bardzo serdecznie cieszę się, że mamy tutaj grono wspaniałych twórczyń internetowych. Powiem Wam, że przyznam się do tego, że było to moim bardzo, bardzo długim marzeniem, ale tak jak to bywa, żyjemy w czasach bardzo szybkich, bardzo zabieganych. I ciągle coś wydawało się bardziej pilnego, bardziej ważnego i ten temat jakoś tak schodził na boki. Ja już od dłuższego czasu obserwuję, co dzieje się w sieci. Uważam, że tyle piękna, szkoda nie zaprezentować. Tym bardziej, że jest to takie bardzo swoiste piękno, ale o tym i o szczegółach za chwilę. Króciutko przedstawię może osoby, które zgodziły się na zaprezentowanie tych swoich pięknych dzieł. Za chwilkę od tych samych osób dowiemy się więcej w czasie rozmowy i we wstępie, który dla nas same zrobią. Witamy dzisiaj Igę Raczyńską, która tworzy podcast Baza Berlin. Igo, pokażesz się? Pomachasz? Cześć. Mam już teraz powiedzieć o sobie kilka słów, czy... Za chwilkę. Mamy dzisiaj Justynę Burzyński. Cześć. Jest Justyna. Justyna tworzy berlińsko. Mamy dzisiaj Klaudię Tomaszewską. To ja. Cześć. Która tworzy blog o Berlinie. Mamy dzisiaj Martynę Michalak, migrantkę. Cześć, to ja. I moja osoba też chce się w pewnym sensie dołączyć, chociaż kompletnie nie chce konkurować na rynku podcastowym czy blogerskim, ale sama też tworzę taki bardzo skromny blog na temat wielojęzyczności. O tym za chwilę. Więc drogie dziewczyny, jest tak, że już od pewnego czasu mieszkacie w Berlinie, pracujecie tu, żyjecie bardzo intensywnie. Piszecie, tworzycie treści i doskonale znacie swoich odbiorców. Wiecie, dla kogo to tworzycie. Dzisiaj spotykacie się w kafejce, by się bliżej nawzajem poznać i aby sobie opowiedzieć o tym, jak tworzycie te cuda. Jak Wam się pisze, jak Wam się fotografuje, jak to się dzieje. To dzisiejsze spotkanie to też spotkanie z Waszymi fankami i fanami. Ja w międzyczasie jeszcze wpuszczę jednego gościa. Oraz osobami chcącymi dopiero dowiedzieć się o Waszym istnieniu, bo pewnie nie wszyscy wiedzą. I jesteście gotowe udzielić dzisiaj odpowiedzi na wiele pytań. I bardzo, bardzo cieszę się, że tutaj jesteście. Witamy. Dziękujemy za zaproszenie, przede wszystkim. Pewnie dziękujemy. Również się cieszę. Witamy również wspaniałych gości właśnie z tak różnych zakątków, bo i słyszymy tutaj Hamburg, i słyszymy Gliwice polskie, także wspaniałe towarzystwo. Dlaczego Berlin? Co fascynuje Was w tym mieście? To może ja zacznę pokrótce się przedstawić. Poprosimy jeszcze taka mała drobnostka techniczna, osoby, które w tym momencie nie zabierają głosu, o wyłączenie fonii. Dziękuję.
Martyno. To może ja pokrótce się przedstawię, zacznę może od przedstawienia. Ja jestem Martyna, prowadzę bloga migrantka.com i do bloga dołączyłam również swój podcast Kroniki Migrantki. Z zawodu jestem dziennikarką i socjolożką, a tutaj w Berlinie mieszkam, pracuję i hobbystycznie tworzę bloga dla Polaków mieszkających w Niemczech. Zapytałaś, Agato, dlaczego Berlin, tak? Ja swoją emigrację zaczęłam w Monachium i po prostu, gdy dotarło do mnie, że chcę zostać już w Niemczech, to zrozumiałam, że nie chcę mieszkać w Monachium, że chcę przenieść się do Berlina, bo Berlin wcześniej znałam. Berlin jest dla mnie miastem tolerancji, wolności, jest bardzo kolorowym miastem i bardzo chciałam tutaj mieszkać i moje marzenie się po prostu spełniło. Wspaniale. No to może ja, bo u mnie historia troszkę inna. Ja jestem Klaudia, jestem autorką bloga o Berlinie. Pochodzę z Warszawy i przeprowadziłam się w 2018 roku. Natomiast była to zaplanowana decyzja i związana z moimi studiami, ponieważ z wykształcenia jestem tłumaczką i germanistką i zawsze poniekąd miałam takie marzenie, żeby wyjechać na jakiś czas i pomieszkać w Niemczech. No ale nie sądziłam, że tak mi się to spodoba, że będę chciała zostać na stałe. I w sumie zaczęło się od praktyk, które robiłam w szkole językowej tutaj na miejscu, Sprachencentrum Berlinek. Serdecznie polecam i pozdrawiam wszystkich stamtąd. I potem przez rok studiowałam na tutejszej uczelni, na Uniwersytecie Humboldtu w ramach wymiany studenckiej. No i tak się zaczęła moja przygoda z Berlinem. W sumie to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, dopiero z czasem ta relacja zaczęła się poprawiać i im bardziej odkrywałam miasto, im bardziej czytałam i po prostu tu mieszkałam, tym bardziej mnie fascynowało, co też przyczyniło się do tego, że napisałam swoją pracę magisterską o Berlinie. Także fascynuje mnie luz, jaki tu panuje, wolność, tolerancja, ponieważ mam porównanie z Warszawą, w której się urodziłam i wychowałam, także też stolica, a jednak zupełnie inny świat. Dziękuję. Można dalej. Okej, to może kilka słów ode mnie. Cześć, ja jestem Iga i myślę, że jestem najmłodszym twórcą spośród nas tutaj. Ja prowadzę podcast Baza Berlin i prowadzę go dopiero od stycznia. Przeprowadziłam się do Berlina, bo dostałam tutaj pracę marzeń i w sumie wtedy podjęłam decyzję o tej przeprowadzce, tak trochę z dnia na dzień, ale praca była wymarzona, była pracą w zawodzie. Co prawda zakochałam się w tym mieście już wcześniej, w atmosferze, w luzie, o którym mówiła Klaudia, więc jednak gdzieś to mi trochę świtało w sercu. No i myślę, że ta przeprowadzka do Berlina była też takim zaspokojeniem mojego głodu podróży, bo ta decyzja napłynęła do mnie po dwóch semestrach, w sumie dwóch latach spędzonych w Hiszpanii na Erasmusie. I ten Berlin był takim następnym krokiem i bardzo się cieszę, że tak się stało. Ja, Justyna, berlińsko. Jestem w Berlinie od 2012 roku i w przeciwieństwie do Klaudii, u mnie to była miłość od pierwszego wejrzenia i to takie wielkie wow, chociaż nigdy po prostu nie wymyślałam, że w ogóle skończę, zatrzymam się, bo nie wiem jeszcze co dalej, w kraju niemieckojęzycznym jakoś zawsze omijałam szerokim łukiem i nigdy nawet się nie chciałam uczyć niemieckiego. U mnie to był francuski i Francja i Paryż i tam też byłam na Erasmusie, tam też trochę mieszkałam i tak nagle po prostu wszystko niezaplanowanie tak po prostu mnie tutaj w tym Berlinie wyrzuciło. Kończyłam studia na łódzkiej filmówce, później mieszkałam w Warszawie i zamieszkałam w Berlinie, później po tej Warszawie.
I zaczęłam w zasadzie odkąd się przeprowadziłam, zaczęłam pisać, tworzyć bloga, bo stwierdziłam, że no nie ma takiej przestrzeni polskojęzycznej i też chciałam wszystkie te swoje doświadczenia jakoś w jednym miejscu ułożyć. I to było tak na początku tak dla siebie, dla znajomych. No i to się tak trochę rozrosło bardziej. Ale to co, już mamy wszystkie pytania. Widzę w czacie jeszcze bardzo ciekawy komentarz od Toma, który pisze: kiedyś tworzyłem w berlinie.de, ale od listopada 2019 jest bez aktualizacji w formie archiwum. Czy Tom chciałby opowiedzieć nam coś? Zachęcamy, posłuchamy. Halo? On chyba mówił, że nie działa mu mikrofon. Aha, nie działa mu mikrofon. Okej. Zależy, co chciałybyście wiedzieć. No, dlaczego Berlin? Jesteśmy teraz przy tym pytaniu. Mamy jeszcze parę kolejnych przygotowanych, ale może to na start. To może pisać nam w czacie odpowiedzi na pytania, przy których akurat zatrzymujemy się. Więc przyjechałem w listopadzie 2014 roku na kilka dni urlopu i pokochałem to miasto od pierwszego wejrzenia. No więc dzielimy uczucia, podzielamy wrażenia. Wspaniale. Zadam może od razu drugie pytanie dla całej rundki, również dla Toma, który kontynuuje swoją odpowiedź i czytamy: w kwietniu 2015 roku przeprowadziłem się już permanentnie, rzucając dobrą pracę w Polsce. Przepraszam za literówki, nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. No bardzo ciekawi jesteśmy. Drugie pytanie, jakie przygotowałam tutaj dla Was, brzmi następująco i kieruje się do naszych gościń, blogerek, podcasterek, ale też dla Toma. Jeżeli Tom chce, może pisać nam w czacie odpowiedź. O czym piszesz bądź tworzysz i dla kogo? Może Martyna zacznie, już będziemy miały kolejność. Znaczy ja swojego bloga prowadzę o emigracji, to jest mój główny jakby temat, dlatego że ja jestem po socjologii i też studiowałam socjologię emigracji i jak tutaj przyjechałam, to po prostu bardzo dużo takich aspektów społecznych mnie zainteresowało. I na moim blogu są tak jakby dwa typy treści. Są takie treści typowo poradnikowe, czyli jak coś załatwić w Niemczech, jak to wygląda, jak tutaj ogarnąć nową rzeczywistość, a drugi typ wpisów to są takie moje przemyślenia, moje opinie na pewne tematy związane z emigracją, związane z życiem za granicą, z takiego pogranicza polsko-niemieckiego. I właśnie te poradniki są bardzo rzeczowe, one służą do tego, żeby odpowiedzieć na konkretne pytania. Jak ktoś wchodzi na bloga, ma znaleźć odpowiedź na pytanie, na które szuka odpowiedzi. A te drugie to są po prostu takie moje uczucie, moje emocje. Piszę o samotności na emigracji, o przyjaźni na emigracji. Poruszam różne tematy, które gdzieś tam mnie dotykały po drodze, które mnie dotykają do tej pory. Dla kogo piszę? Ja piszę dla osób, które planują emigrację, które jeszcze mieszkają w Polsce, ale już wiedzą, że chcą przyjechać do Niemiec lub do innego kraju. Piszę dla osób, które przyjechały tutaj, już są na miejscu, ale dopiero wpadły w nowy system i szukają drogowskazów, w którą stronę iść, jak ogarnąć pewne sprawy. Piszę dla osób, które są na emigracji na całym świecie, to jest moja kolejna grupa odbiorców, odbiorczyń, dla osób, które po prostu mieszkają w Niemczech, interesują się kulturą niemiecką,
No, myślę, że to są takie moje główne grupy, do których kieruję moje treści. To teraz ja. Ja piszę o Berlinie, którego sama szukałam w sumie, jak się przeprowadziłam. Bo, no tak jak mówiłam, pierwsze wrażenie było takie średnie, bo byłam wtedy na wycieczce studenckiej i Berlin nie przywitał właśnie kwietniowa pogoda, deszcz, zimno, szaro, buro. I wtedy pamiętam, zwiedzałam takie typowo turystyczne miejsca, między innymi na przykład Alexanderplatz, który też nie zrobił na mnie żadnego dobrego wrażenia. Więc ja potem starałam się trochę tak poszukać czegoś innego i właśnie w sumie chodziłam do takich miejsc, o których słyszałam gdzieś tam albo właśnie przeczytałam. Natomiast tam to też nie do końca były takie moje miejsca. Były może zbyt hipsterskie, można tak powiedzieć. Więc postanowiłam, że znajdę takie, które będą mi się podobać i o których będę chciała pisać, które będę mogła polecać. No i tak to się stało. Także w sumie moją grupą docelową są zarówno osoby, które mieszkają w Berlinie, jak i osoby, które przyjeżdżają do Berlina w celach takich typowo turystycznych oraz osoby zainteresowane kulturą niemiecką, językiem niemieckim, bo też na Instagramie dzielę się regularnie słówkami z dialektu berlińskiego, też potocznym słownictwem i też trochę tak tłumaczę Berlin, można tak powiedzieć. Także też jakoś tam swoją tą językową pasję w ten sposób rozwijam. Także tak. Okej, okay, to teraz czas na mnie. Ja nie piszę, no może czasami trochę na Instagramie, ale to jest taka bardziej krótka i regularna forma. Główną rzeczą, którą tworzę, jest podcast, czyli audycja, więc mówię. I o czym opowiadam? Opowiadam o moich ulubionych miejscach w Berlinie, o standardowych i o mniej standardowych zabytkach, o trasach spacerowych, o ciekawych według mnie miejscówkach i innej perspektywie na miasto. Dzielę się też swoimi ulubionymi miejscami. Polecam ulubione miejsca na kawę, na śniadanie, na kolację w Berlinie, chociaż tutaj się dopiero rozkręcę, jak skończy się ta pandemia. Dzielę się też swoimi przemyśleniami dotyczącymi codzienności w Berlinie, życia w Berlinie i tej różnorodności pod każdym względem. Takie spostrzeżenia na luzie, jak życie w tym mieście wygląda z mojej strony i dla kogo tworzę. Po części dla siebie, bo jest to jakaś forma wyrazu mojej kreatywności, może połączenie mojej pasji z wykształceniem dziennikarskim i marketingowym, ale mam takie trzy główne grupy odbiorców mojego podcastu. Przede wszystkim są to, tak jak pewnie u Was dziewczyny, jak powiedziałyście, Polacy, którzy mieszkają w Berlinie i którzy są zainteresowani odkrywaniem miasta tu i teraz. Drugą grupą odbiorców są Polacy i mówię Polacy, bo ja tworzę po polsku, może też powinnam powiedzieć osoby polskojęzyczne, które są zainteresowane Berlinem. Mi się wydaje, że od wielu lat Berlin jest takim trochę hotspotem na podróże, na weekendowe wypady wśród osób z Polski, które po prostu chcą to miasto poznać, szukają takich treści i po odpowiedziach i reakcjach na podcast widzę, że takie tutaj znajdują. Moją trzecią grupą odbiorców są po prostu słuchacze podcastów, czyli osoby, które wcale nie myślą o Berlinie, ale które lubią słuchać podcastów na różne tematy, które wydają się im interesujące. A jak jest u Ciebie, Justyna? Dziękuję za przekazanie pałeczki. No u mnie na przestrzeni lat, bo ten blog już trochę sobie jest, było różnie, bo na początku sobie tak chodziłam po mieście, robiłam zdjęcia i później coś tam wrzucałam i jak tutaj każdy z Was ma jakiś taki program, to u mnie od początku chaos i tak to samo jakoś się układało, ale wiedziałam zawsze, że chcę pisać i to tak stopniowo się spotykało z jakimś pozytywnym odbiorem i też nie było w zasadzie w tamtym czasie jeszcze tylu blogów. I po prostu
tak na tej drodze myślę, że ten blog ewoluował, bo on na początku był chyba, na początku było więcej zdjęć, mniej treści i tak trochę na początku było po angielsku też. Później stwierdziłam, że ja chcę tylko po polsku pisać, że w zasadzie i do tej pory tak mówię, że to jest blog dla Polaków w Berlinie, ale właściwie to też jest blog dla ludzi spoza Berlina, którzy się interesują Berlinem. No i tak jak w przypadku Igi i Klaudii, no to jest tak bardzo bardzo subiektywnie też, to jest moje spojrzenie na Berlin. I jeśli chodzi o odbiorców, patrząc na statystyki, no to są kobiety właśnie i albo z Berlina, albo spoza Berlina, w takim moim mniej więcej przedziale wiekowym, trochę młodsi też. Ludzie, którzy się interesują Berlinem i ta moja działalność blogowa, ona się troszeczkę rozszerzyła, bo w pewnym momencie zaczęli się do mnie zgłaszać ludzie, którzy chcieli teksty o Berlinie i sama też zaczęłam pisać o Berlinie poza blogiem. W zasadzie teraz mogę powiedzieć, że proporcja jest taka, że na blogu jest mało, a poza blogiem się bardzo dużo dzieje, bo dostaję różne zapytania takie odnośnie współpracy copywriterskiej i w tym kierunku to też trochę poszło, że po prostu przygotowuję teksty o Berlinie na zlecenie aktualnie. Więc też zachęcam, jak ktoś by chciał, to może się zgłosić. Wspaniały rozwój. Czy Tom chciałby jeszcze coś opowiedzieć? Może ja skorzystam z tej chwilki. Jeszcze chciałam tylko dodać jeszcze, bo zapomniałam tutaj nawiązać do Martyny, bo to jest bardzo ciekawe, że ona powiedziała, że jednym z jej tematów jest emigracja. I jak sobie tak myślę o tym, że właściwie, no tak, jestem teraz na emigracji i ja nigdy nie chciałam być na emigracji. Tak po prostu się moje życie potoczyło, że jestem emigrantką. Więc jeśli Martyna by chciała coś więcej na ten temat tutaj dorzucić, to ja bardzo chętnie posłucham, bo to są takie tematy, które cały czas też chodzą mi po głowie, bo jako emigrant oczywiście mamy tutaj trochę inny status niż Niemiec i to są takie, a jednocześnie się wtapiamy w tą całą masę emigrantów, którzy są w Berlinie i to jest coś, co bardzo mnie interesuje też, w jaki sposób chciałabym u siebie na blogu, może tak bez jakiegoś takiego programu, ale w jaki sposób też chciałabym przekazywać. Skoro zostałam wywołana do odpowiedzi, to szybko odpowiem. Znaczy ja poruszam takie tematy, które z jednej strony chcę podejść do emigracji z tej perspektywy socjologicznej, trochę bardziej naukowej, ale też tak jakby konfrontuję to, co mówią teorie i książki z tym, co sama przeżywam. I często po prostu piszę o swoich emocjach, o tym, jak szukamy tożsamości swojej na emigracji, gdzie jest nasza tożsamość, czy jesteśmy w Polsce u siebie, czy jesteśmy tutaj u siebie, jak się czujemy, jak z tym wszystkim nam jest. Jak przyjaźnie, te stare przyjaźnie, jak rozwijają się i czy się w ogóle rozwijają na emigracji, czy te relacje się kończą, z czym wiąże się emigracja. Bardzo dużo ludzi pisze do mnie, że tęsknią do Polski, ale z drugiej strony nie chcą w Polsce mieszkać. No to są takie po prostu problemy, na które ja sama szukam odpowiedzi. I po prostu dzielę się z tymi moimi przemyśleniami, bo na te wszystkie kwestie tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi. Każdy znajduje swój sposób na tęsknotę, na szukanie tożsamości, na odnalezienie się w nowym kraju. No i ja po prostu się dzielę swoimi przemyśleniami. Nie wiem, czy odpowiedziałam. Ja się cały czas zastanawiam, bo cały czas te zagadnienia tożsamościowe. Ja myślę, że ja po prostu każdego dnia mam takie coś, że tak naprawdę co ja tutaj robię i jak to się stało, że jestem emigrantką i w ogóle w kontekście też języka, jak bardzo też ten język definiuje to, jaką jestem, język niemiecki.
i jak bardzo to się różni od mojej polskiej tożsamości. I to są takie pytania, które one wcześniej, przed tym jak przyjechałam do Berlina, one się nie pojawiały, ale one tak bardzo teraz uderzają mnie na każdym kroku w zasadzie, kiedy teraz już jestem tutaj. I to też są pytania, które od razu się też nie narodziły, ale z czasem właśnie jak przyszła w pewnym momencie do mnie taka świadomość, że jestem emigrantką i co z tym zrobię. Ale to może później rozwiniemy, bo ja bym mogła tak... A wiecie co, ja myślę, że w bardzo dobrym momencie znalazłyśmy się, ponieważ następne pytanie, jakie chciałam zadać, dotyczy właśnie języka. Ale zanim zagłębimy się w ten temat, mamy tutaj sygnał od Toma, który chciał powiedzieć, opowiedzieć może, dlaczego przestał tworzyć swój portal. Nie mamy jeszcze odpowiedzi. To może spokojnie pisać nam odpowiedź, ponieważ jeszcze znajdzie się w kolejnym... A, mamy tu już gotową odpowiedź. Zaraz przeczytamy. Jesteśmy bardzo ciekawi. Portal był pewną kontynuacją tego, co tworzyłem w rodzinnym mieście przez ponad 7 lat, czyli najpopularniejszy w regionie portal kulturalny, który już nie istnieje. Były tam informacje o prawie każdym wydarzeniu, dużo fotorelacji, ponad 1000 galerii, gdzie w każdej było średnio 30 do 50 zdjęć. Miałem plan stworzyć w Berlinie coś na wzór, jednak to jest praca na cały etat, potrzebnych wiele zaangażowanych osób, więc z braku czasu i w pewnym sensie z wypalenia zawodowego zaprzestałem. Zgadzam się z tym, że jeśli chciałby się robić coś takiego dobrze, to na pewno jest to może nie praca na cały etat, albo w pewnym momencie może mogłoby to być praca na pewien etat. Możemy zauważyć, że wszystkie tworzymy w zasadzie to hobbystycznie, a jeśli prawdopodobnie chciałby się przejść na jakiś dalszy etap, to, no to musiałoby się to na pewno bardziej sprofesjonalizować, bo rzeczywiście stworzenie dobrych treści zajmuje dużo czasu, bo trzeba zrobić dobre zdjęcia i przygotować artykuł. I to nie jest tak, jak ludziom się wydaje, że to po prostu jest i powstaje i to jest takie łatwe, ale rzeczywiście, żeby zainteresować kogoś tym tematem, no to trzeba trochę czasu na to poświęcić. No ja jeszcze myślę, że treści to nie wszystko. Właśnie teraz ludzie lubią też oglądać właśnie te relacje, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was dziewczyny, ale najwięcej osób na bloga właśnie przychodzi dzięki Instagramowi, dzięki temu, że widzą to moje życie, tą moją berlińską rzeczywistość i po prostu to jest takim impulsem, który skłania ich do tego, że chcą potem o tym czytać, więc no to jest pracy mnóstwo, żeby to było estetyczne, żeby to było ciekawe, to naprawdę trzeba to kochać, moim zdaniem. Myślę, że nawet nie tylko chodzi o to, żeby to kochać, ale trzeba znaleźć też na to czas, bo pracując na pełen etat, realizując się w moim przypadku w podcaście, który zajmuje bardzo dużo czasu, posiadając znajomych, rodzinę, przyjaciół i jeszcze wiele innych zainteresowań. Wszyscy mamy tyle samo czasu, mamy jedną dobę, ale różne priorytety i czasami ciężko jest po prostu ustawić tworzenie tych treści, które tworzymy o Berlinie na takim piedestale, na jakim byśmy chciały. Więc jakby rozumiem to, że poświęcenie całego wolnego czasu na coś to może być po prostu trudne. Tak, i to jest też sztuka wyrzeczeń, że czasami po prostu trzeba z innych rzeczy zrezygnować, żeby usiąść do pisania artykułu na bloga. Trzeba mieć właśnie, tak jak Iga powiedziała, te priorytety i... No po prostu to jest sztuka wyboru. Albo piszemy, albo robimy coś innego. I często jest tak, że jeżeli chcę napisać coś na bloga, to muszę na przykład wcześniej wstać, po prostu przed pracą coś napisać, albo wieczorami trochę posiedzieć przy komputerze. No z tym to się wiąże, ale tak jak Klaudia powiedziała, to się po prostu kocha, to się lubi i to się po prostu robi, bo chce się to robić.
Aczkolwiek, tak jak użyłaś tego słowa, że to jest sztuka wyrzeczeń, to jest właśnie coś, czego ja bardzo chcę uniknąć, bo nie chciałabym, żeby tworzenie moich treści stało się dla mnie obowiązkiem i chciałabym, żeby nadal było dla mnie przyjemnością. I wydaje mi się, że czasami ta granica jest bardzo cienka, bo mam w sobie dużo energii i dużo chęci, i dużo pomysłów, żeby tworzyć dodatkowe treści, ale czasami po prostu, kiedy nie mam na to wszystko czasu i muszę rezygnować z jakichś innych rzeczy, które miałam zaplanowane, boję się, że ta przyjemność zostanie mi odebrana, że sama sobie ją odbiorę. Powiem Ci, że ja już tworzę troszkę jakiś tam czas i to jest chyba do wypracowania. Wiesz, to jest na początku, na pewno jest tak, że masz wybór albo wyjść ze znajomymi, albo zrobić podcast, który chcesz jutro opublikować, ale możesz to sobie później ułożyć z czasem i myślę, że będzie wszystko dobrze i mam nadzieję, że nie stracisz pasji, bo super się słucha. Też myślę, że dużo zależy od tego, jak ktoś widzi rozwój swojej strony, bo ja na przykład nie mam żadnego planu, robię to wszystko bardzo spontanicznie i nie mam tak, że muszę opublikować w miesiącu ileś tam artykułów, czy zrobić ileś zdjęć, bo właśnie w takim układzie bym się bardzo czuła przytłoczona tym wszystkim. U mnie jest raczej coś takiego, że nagle pojawia się jakiś temat, który chciałabym poruszyć u siebie na blogu i go realizuję. Nie chciałabym właśnie, żeby to było tak, że jestem po prostu więźniem tego mojego bloga i po prostu piszę tylko dlatego, że on jest i jakieś takie dziwne treści, zapychacze się pojawiają, bo myślę, że to takie coś to po prostu wtedy pisanie traci sens. Mhm. Mamy w międzyczasie jeszcze jeden pasaż od Toma, który pisze: czasy się zmieniły, ludzie teraz szukają treści głównie w social mediach. Bardzo trudno jest stworzyć projekt, który byłby biznesowo, biznesowo opłacalny w tym segmencie. W Polsce miałem średnio 1000 do 3000 dziennie unikalnych wejść, miesięcznie 30 do 50 tysięcy unikalnych, więc byli reklamodawcy i czasami było do przodu, a czasami pokrywało to koszty fotografii i tak dalej. No to prawda, znaczy jedna rzecz, że świat się zmienia, a druga rzecz, że Berlin się bardzo zmienia, bardzo szybko. To jest tak dynamiczne miasto, że czasami naprawdę ciężko nadążyć i tak jak Justyna mówi, że nie planuje wpisów, no ja raczej jestem z tych osób, które planują i mają listę tematów, które chciały poruszyć. Po prostu tak jest mi łatwiej, ale właśnie uważam, że to jest konieczne, żeby też potem aktualizować te wszystkie informacje, żeby do tego wracać. I to też zajmuje czas, żeby, prawda, to wszystko, co jest na tym blogu, było aktualne. Tak. To właśnie wracam do tego, co już wcześniej powiedziałam, że zależy się od tego, jaką się ma wizję na rozwój. Myślę, że jeśli masz taką wizję, że też rzeczywiście, żeby to jakoś systematycznie rosło, jeśli chodzi o liczbę odwiedzających i tak dalej, to na pewno trzeba też systematycznie tworzyć. Ja nie potrafię systematycznie tworzyć, więc tak jest, jak jest. Ale też nie mam takiej presji, że muszę, więc dobrze się z tym czuję. Tak jak jest. Idę z taką propozycją, żebyśmy przyjrzały się bliżej pytaniu, które przewidziałam na późniejszy etap, ale widzę, że teraz pasuje tutaj. Natomiast proponuję temat języka i tożsamości jeszcze przesunąć na chwilkę później. Pytanie do Was brzmi: w jaki sposób piszesz czy tworzysz? Czy są jakieś standardy, którymi posługujesz się?
co jest rzeczywistością, z osobistym przekazem i emocjonalnym przekazem. No to może ja zacznę na temat. Czy Martyna chcesz? Nie, zaczynaj. No więc tak jak mówiłam, ja mam taką listę tematów i zagadnień, które chciałabym poruszyć, natomiast jeżeli chodzi o samo pisanie, to zawsze jest to taki proces kreatywny, to musi mnie najść wena i czasami mam takie momenty olśnienia, że kurczę, dzisiaj siadam i po prostu piszę i jak właśnie nakładam na siebie za dużo tej presji, to czasami jest tak, że siedzę przed tym komputerem i nie potrafię napisać prostego zdania, prawda? Ale właśnie często też mam takie naprawdę momenty, gdzie znikąd pojawia się jakaś genialna myśl, siadam i piszę i bardzo, bardzo to lubię i też to jest, myślę, kwestia miasta, tego, że gdzieś wyjdę, coś zobaczę, z kimś porozmawiam i wtedy to samo przychodzi, także nawet za bardzo się nie muszę wysilać. No ja też uwielbiam pisać, zawsze chciałam pisać, więc dbam o to, żeby to naprawdę było nie tylko takie praktyczne informacje i forma, ale też żeby to było lekkie, żeby to się dobrze czytało i żeby po prostu ludzie wracali. Także też staram się pracować nad tym moim warsztatem pisarskim i widzę naprawdę progres, bo jak czytam sobie wpisy, które publikowałam na blogu 2 lata temu, jak zaczynałam, no to jestem załamana. I po prostu je aktualizuję, na bieżąco poprawiam, ale dzięki temu też widzę, że to ma sens i faktycznie, że sprawia mi to po prostu mega dużo radości. Także czytam też książki o tym, jak pisać w ogóle, żeby to właśnie miało fajny odbiór. Justyna, chcesz coś powiedzieć? No, bo mi się wydaje, że jest trochę ciemno, ale jest to tak jak o pisaniu. Mnie to jest tak, że cały czas chcę, żeby to było jednak bardzo subiektywne spojrzenie na Berlin. Więc ma to formę bloga, a nie jakiegoś takiego portalu dla Polonii, czy portalu, bo wiele ludzi właśnie tak sobie myśli, że to jest portal dla Polonii, ale zupełnie nie. Odcinam się od tego. Nie chciałabym, żeby mój blog był właśnie w ten sposób postrzegany. Chciałabym bardzo nadać mu taki subiektywny ton. I też nie mam aspiracji, żeby był to w jakikolwiek sposób portal polonijny. Treści oczywiście są po polsku i odbiorcami są Polacy, ale chciałabym, żeby sposób pisania i to, co się pojawia na blogu, trafiało do ludzi, którzy mają trochę podobną poczucie estetyki jak ja i podobne zainteresowania. Na moim blogu jest dużo informacji o kulturze, o problemach społecznych też aktualnych w mieście, o kulturze klubowej, o imprezach i to jest właśnie moje i to się znajduje na blogu i ja o tym wszystkim piszę po swojemu. I tak to wygląda. Czy piszesz od razu na komputerze, czy piszesz ręcznie? Nie no, że pisanie na, nie wiem, ja nie widzę tego, żeby przygotowywać post pisząc ręcznie. Jak bym chciała napisać książkę, prawdopodobnie bym pisała ręcznie, ale jakoś pisanie bloga samo z siebie wydaje mi się, że jest bardzo takim digitalnym zajęciem, dlatego ja po prostu siadam i włączam sobie ten edytor i piszę na komputerze. Iga, jak tobie się tworzy
zupełnie inaczej, bo tworzę inną formę, ale początek jest trochę podobny jak u Klaudii. Otóż mam cały zbiór pomysłów, o których chciałabym napisać. Mam je akurat w notesie, w którym sobie kiedyś spisałam, ale to same pomysły. I potem od tych pomysłów do odcinków jest bardzo długa droga, która już nie jest taka uporządkowana. Chciałabym, żeby wyglądało to inaczej, ale w praktyce często wygląda to tak. Założyłam sobie, że moje odcinki będą wychodzić co czwartek, teraz co czwartek, co dwa tygodnie, że zazwyczaj w środę rano o 6:30 siadam i robię. I przy tworzeniu podcastu, żeby mieć jakąś formę tej wypowiedzi, rozpisuję sobie taki szkielet, takie punkty odcinka, o których chciałabym powiedzieć. I potem dzielę je często na podpunkty. Czasami układam sobie treść, o której mówię, ale nie jest to treść całego odcinka. Są to po prostu fragmenty, kiedy na przykład opowiadam o jakichś datach albo o jakimś szczególnym miejscu, gdzie używam jakichś nazwisk. I są to takie, to są bardziej fakty niż moje subiektywne odczucia, bo po prostu nie chcę się wtedy pomylić albo zgubić tego flow, zgubić wątku, ale zazwyczaj jednak jest tak, że po prostu patrząc na te punkty, które mam rozpisane, nagrywam bardziej od serca, ale trochę na ostatni moment to, co chciałabym przekazać w odcinku. A przygotowując się do tego tworzenia i jakby zamieniając te pomysły na odcinki, już na odcinki, których możecie wysłuchać, kieruję się jednak chyba też, tak jak Justyna, bardziej tym, co mi gra w duszy i nie sprawdzam tak naprawdę, a wiem, że można tak robić przy podcastach i przy blogach, dziewczyny, poprawcie mnie, jeśli tak nie jest, ale słyszałam o tym, że można sprawdzać, czego ludzie szukają o Berlinie i potem na przykład napisać coś pod to. Jakby nie robię tak, nigdy tego nie zrobiłam, nie wiem, czego szukają. Zazwyczaj jednak skupiam się na tym, co chcę powiedzieć. Czasami dostaję dużo pytań na Instagramie na jakiś temat i wtedy biorę to pod uwagę, ale jednak raczej myślę, że tworzę tak od serca. Ja tworzę swoje treści właśnie zawsze. Moje treści zawsze bazują na moich doświadczeniach i nawet jeżeli są to takie typowe treści, nie wiem, jak uznać swoje dyplomy w Niemczech, to one zawsze bazują na moich osobistych doświadczeniach. Nigdy nie piszę o rzeczach, których nie doświadczyłam sama. Dlatego założyłam też podcast, żeby zapraszać ekspertów do podcastu, którzy mają w danym temacie doświadczenie i ja wiem, że ten temat jest ważny, chcę go poruszać, sama jestem ciekawa tego tematu, ale nie mam żadnych doświadczeń w tym temacie, dlatego do podcastu zapraszam osoby, które po prostu na tym temacie się znają. Znaczy dopiero 5 odcinków podcastu jest, ale taki jest zamysł. Jak tworzę swoje treści, tak jak Klaudia, muszę mieć flow, mam listę tematów, mam listę pomysłów, wiem, co bym chciała napisać, ale po prostu muszę mieć tak, że siadam i to jest ten dzień, kiedy stworzę post, kiedy stworzę wpis. Czasami jest tak, że pisanie przychodzi łatwo i lekko, jeżeli są to tematy takie lżejsze też, a czasami wiąże się to z bardzo pogłębionym researchem, kiedy przeglądam różne materiały, które mam takie w formie też papierowej, ale również przeglądam strony i niemieckojęzyczne, i polskojęzyczne, porównuję treści i to wtedy trwa. Dlatego takie artykuły tworzę trochę wolniej, a takie artykuły, które są właśnie gdzieś tam we mnie głęboko, one wtedy właśnie muszą mieć takim flow, że siedzę i to po prostu się ze mnie wylewa, że tak powiem. Jeżeli chodzi o podcasty, to chcę tworzyć podcasty w formie wywiadów. Nagrałam też odcinki solowe, ale ogólnie zamysł jest taki, żeby właśnie zapraszać ekspertów z różnych dziedzin. I do podcastów przygotowuję się po prostu raz, że dowiaduję się wszystkiego, czego mogę tylko o danej osobie, ale również o danym temacie i też
co mnie interesuje, czego ja nie wiem. Czasami pytania są takie banalne i proste, mogą się wydawać, ale wiem, że ludzie nie wiedzą takich rzeczy, bo ja sama też się nad takimi rzeczami zastanawiam. Nie chcę, żeby to było wydumane, chcę, żeby to było po prostu takie bardzo pomocne. Super. Super. A co jeszcze chciałam powiedzieć, bo zapomniałam, bo Klaudia też o tym powiedziała, że często poprawia te stare wpisy swoje, ja też poprawiam stare swoje wpisy i widzę, jaki wielki postęp jest po prostu między tymi starymi wpisami a tymi nowymi wpisami i często je aktualizuję, przerabiam, dodaję nowe zdjęcia i czasami widzę, które posty pisałam pod wpływem dużych emocji, a które po prostu pisałam długo, długo, długo. No, myślę, że te emocje są bardzo ważne w tekstach, bo to się po prostu czuje, jak się czyta. I też zawsze się staram jakieś, oczywiście zawsze jest to subiektywne, ale staram się też moje historie właśnie, żeby to nie było takie stricte poradnikowe, tylko żeby to było moje, jakieś takie spojrzenie na Berlin. No i też bardzo mnie w sumie zawsze interesuje punkt widzenia moich czytelników, więc staram się wchodzić z nimi w te interakcje i po prostu pytać, tak, co oni myślą na dany temat, bo to jest niesamowicie interesujące, jak dana osoba może mieć inne spojrzenie, mimo że mieszka w dokładnie tym samym miejscu. A co powiecie na temat prywatności? Na ile taki indywidualny i emocjonalny charakter artykułu czy fragmentu podcastu? Gdzie jest ta granica? Czego nie chcecie pokazać? A co jeszcze chcielibyście pokazać swoim słuchaczom czy czytelnikom? Kto zaczyna? Może za trudne pytanie. Znaczy ja mam bardzo wyraźne granice prywatności. Ja na przykład na swoich mediach społecznościowych nie pokazuję znajomych, nie pokazuję rodziny, to zawsze jestem tylko ja. Ja mówię do tej kamerki, nikogo nie nagrywam, jak coś robi. Też jest mi bardzo trudno, na przykład jak idę ze znajomymi gdzieś w teren, tak jakby w Berlinie, to też staram się nie nagrywać, żeby gdzieś tam kogoś nie ująć. Bardzo od tego pilnuję i bardzo to dbam. Chcę, żeby mój blog cały czas był blogiem o emigracji, o Berlinie, o życiu w Niemczech i o mnie gdzieś tam w tle, a niekoniecznie Big Brotherem. I nie przeszkadza mi pokazywanie mojej codzienności, tej mojej codzienności, ale na pewno nie pokazuję i nie będę pokazywać raczej tak jakby osób z mojego otoczenia, mojej rodziny, moich bliskich. To jest moja granica i zawsze tak było i tak myślę, że będzie. No zdecydowanie, ja mam tak samo. Jakby mam bardzo wyraźne granice pomiędzy prywatnością a blogowaniem, ale też widzę, że ludzi naprawdę to interesuje. Myślę, że dlatego, że tego po prostu nie wiedzą. I jeżeli ja gdzieś tam się pokazuję, prawda, mówię jakieś tam fragmenty mojego życia, to pojawiają się kolejne i kolejne pytania. Nie miałam jeszcze żadnej takiej, powiedzmy, nieprzyjemnej sytuacji, ale jednak staram się naprawdę to tak bardzo wyraźnie mówić, jeżeli nie chcę czegoś tam zdradzać lub po prostu uważam, że to jest pytanie nie na miejscu, to mówię o tym otwarcie i moi czytelnicy to rozumieją, także granice są ważne, szczególnie w internecie i jak powiedzmy, no jest się w jakiś tam sposób rozpoznawalnym. Ja myślę, że uważam podobnie. Jakieś granice są istotne. Też staram się nie pokazywać za
dużo, nie mówić zbyt wielu szczegółów, a jeżeli ktoś czasami z jakichś bardziej znajomych mi osób przewinął się w jakichś relacjach, to zawsze jest to poprzedzone moim pytaniem, hej, czy to jest okej, jeśli teraz jesteś gdzieś tutaj, ale mam też taką refleksję na temat tej prywatności i tego, o czym mówimy, że często ludzie dopisują sobie to, że bardzo dużo wiedzą na temat kogoś, kto tworzy w internecie, bo przecież ktoś nagrywa tak dużo relacji. I mówię tutaj nawet o osobach, które dzielą się większą ilością szczegółów niż ja, niż wy, dziewczyny. A tak naprawdę to, kiedy połączy się te wszystkie relacje na Instagramie w jedną całość, to może jest to 5 minut, więc jeżeli ktoś uważa, że po obejrzeniu 5 minut z naszego życia tak wiele wie na temat naszej prywatności, to dla mnie to bardziej ta osoba powinna się zastanowić na ten temat, że snuła tak szybko takie wnioski. No, żyjemy też w świecie bardzo cyfrowym i tak naprawdę nie tylko treści, które tworzę ja, czy tworzycie wy, ale również informacje o nas, jako o ludziach są dostępne w internecie, więc wydaje mi się, że gdzieś coś tworząc pod swoim imieniem i nazwiskiem po części się na to godzimy. Zauważyłam też, tak jak ty, Klaudia, że ludzi bardzo interesują rzeczy prywatne, przynajmniej miałam dużo takich pytań, które mnie zaskoczyły, bo nie zadałabym ich innym osobom i często były to pytania takie, czasami kiedy próbowałam uniknąć odpowiedzi, to jakby one pojawiały się trochę, nie chciałabym użyć słowa natrętniej, ale jakby nie spotkały się ze zrozumieniem, że może na przykład nie chcę podzielić się jakimś szczegółem ze swojego życia, ale myślę, że tak to już jest. Ja myślę, że jedna kwestia jest taka, co się pojawia na blogu, a co się pojawia w social media. Bo to, co się pojawia na blogu, no to ja o tym decyduję i ja stawiam granice. To, co się pojawia na social media, oczywiście też, ale to jest też trochę inny przekaz. I czasem wydaje mi się, że może trochę mniejszy wpływ ma się na to, co się później dzieje z tym kontentem w social mediach i też zawsze jest łatwiejsza interakcja, oczywiście, jest bezpośrednia i tutaj czasami też dostaję różne dziwne pytania, wysyłają też do mnie ludzie zapytania na maila, natomiast ja bardzo konsekwentnie nie pokazuję swojego życia osobistego. Nie interesuje mnie sprzedawanie swojej prywatności, to jest dla mnie bardzo cenne. Gdzieś tam pojawia się u mnie na przykład w social media parę moich zdjęć, ale na przykład nie ma zdjęć mojego dziecka, ani mojego, no mój mąż to czasami jestem może otagowany na zdjęciach, ale nie pokazuję swojego życia rodzinnego. Oczywiście nie mówię, że to jest złe, każdy ma do tego prawo, jeśli ktoś chce to robić, to proszę bardzo, ale dla mnie to jest właśnie ta granica, której nie przekroczę. Tak samo nie pokazuję zdjęć z imprez. No teraz w koronie nie ma imprez, ale chodziłam dużo na imprezy i nigdy to się nie pojawiało u mnie w relacjach gdzieś tam w social media. Tym bardziej, że tego Instagrama, którego mam, czy Facebooka też traktuję tak bardzo w powiązaniu z blogiem, więc wydaje mi się, że gdybym za bardzo osobiście publikowała, to może trochę było też nie na miejscu, bo może niekoniecznie ludzie szukają takich treści, chociaż też się zorientowałam, że im bardziej może prywatne, to tym większe zainteresowanie, ale z mojej strony akurat nie ma takiego zainteresowania, żeby się upubliczniać. Chętnie pokazuję na przykład to, że jestem w jakiejś galerii, czy jest sztuki, czy jestem na jakiejś wystawie, ale tylko ze względu na to, żeby pokazać, że jest właśnie ciekawe miejsce, które może zainteresuje też innych ludzi, którzy gdzieś tam nie siedzą. I tylko z tego względu. I właśnie takie rzeczy też często właśnie na takie tematy też często do mnie ludzie piszą, bo właśnie chcą wiedzieć, co mogłabym polecić odnośnie jakiejś, nie wiem, wystawy, teatru, czy
jakiegoś innego wydarzenia kulturalnego i, no i takimi treściami też chciałabym się dzielić. To jeszcze chciałam tylko dodać, że ja tak jakby rozróżniam tą prywatność, niepokazywanie na przykład, nie wiem, chłopaka czy rodziny, ale dzielę się chętnie z moimi obserwatorkami, z obserwatorami swoimi przeżyciami i emocjami, bo myślę, że to bardzo jakby pokazuje swoje odczucia i dzięki temu ktoś może się ze mną zidentyfikować, ktoś może się zainspirować, poczuć, że on miał tak samo i to jest dla mnie ważne. I tutaj tym się dzielę i dzielę się bardzo chętnie i na blogu właśnie i też w mediach społecznościowych, ale właśnie taką prywatnością, w sensie tym życiem rodzinnym, nie. To chciałam tylko tak dopowiedzieć. Ja w sumie mam też taką refleksję na ten temat, bo dla mnie jest różnica między tą granicą prywatności, a byciem osobą na przykład zamkniętą. Nie mówię, że to zawsze musi iść ze sobą w parze, ale na przykład są takie osoby, z którymi, a prowadzę swoje konto od 5 miesięcy, z którymi poznałam się przez ten Instagram, a które nie tworzą blogów bądź treści o Berlinie, tylko swoje konta prywatnie, chociaż takie, które tworzą treści blogowe, również jakby nawiązałyśmy bliższy kontakt. I poznałam po prostu osoby, które do mnie napisały i zaczęłyśmy wymieniać wiadomości i teraz regularnie spotykamy się na stopie koleżeńskiej, więc ktoś mógłby powiedzieć, że to również jest granica prywatności, a według mnie nie musi być. Tak, ja też miałam w sumie dwie takie sytuacje. Jedna to była, gdy na proteście w zeszłym roku w październiku podeszła do mnie obserwatorka, bo mnie rozpoznała i od tamtego czasu się przyjaźnimy naprawdę, bo okazało się, że mamy tyle wspólnych tematów, nawet wspólnych znajomych, także niesamowita to była historia i też jestem wdzięczna w sumie za to, że dzięki blogowaniu poznałam tak fajną osobę. A druga sytuacja to była, też napisała do mnie obserwatorka, która pisze swoją pracę licencjacką, też po części o Berlinie, o turystyce i też poprosiła mnie o udzielenie wywiadu, więc dla mnie to było niesamowite, że właśnie ktoś do mnie wychodzi z taką prośbą. Więc myślę, że to blogowanie też otworzyło mi wiele drzwi na nowe doświadczenia, nowe znajomości. Ja też mam takich instagramowych znajomości przez berlińsko, ale to nie są takie znajomości, które wychodzą poza Instagram, tylko są takie znajomości, które są na Instagramie, coś tam komentuje, lajkuje i tak dalej, i druga osoba robi to samo. Zdarzało mi się, że ktoś do mnie pisał, że chciał się ze mną umówić na kawę czy piwo, bo obserwuje mnie, ale z samej tej racji, że ktoś mnie obserwuje, ja nie czuję, że ja powinnam się z taką osobą umawiać. Także u mnie dość te granice są jasno zakreślone i zdefiniowane. Wspaniale. Czy mogę jeszcze Wam zadać jedno takie dodatkowe pytanie, bo widzę, że akurat ta część tematyczna, w jaki sposób piszecie, w jaki sposób tworzycie, odnoszę wrażenie, że jest bardzo ciekawa, w tej chwili bardzo nam się rozbudowała i no, wydaje mi się taka bardzo kobieca. Czy myślicie, że odbiorcami Waszych treści są głównie kobiety? Mogę zacząć, jeżeli chcecie. Znaczy ja nawet nie myślę, ja to wiem, bo widzę w statystykach. U mnie było tak, więcej na moich mediach społecznościowych miałam więcej kobiet, a na blogu miałam więcej mężczyzn. W tym momencie to się wyrównało i mam tak 60% kobiet, 40% mężczyzn, na Instagramie trochę więcej kobiet. Tworzę dla wszystkich. Ale skoro tutaj kobiety w mojej grupie odbiorców się wybijają, to też chcę tworzyć treści dla kobiet. Też sama jestem kobietą i myślę, że te treści takie kobiece też są bardzo ważne. Nie da się ukryć tej kobiecości. Tak, i myślę, że to też jest bardzo ważne, ale myślę, że te treści
mogą być po prostu wspólne. Myślę, że to nikomu nie przeszkadza. U mnie jest podobnie. 20% słuchaczy podcastu to mężczyźni, więc jakby zdecydowana przewaga kobiet, ale nie sądzę, że moje treści są dostosowane do płci w jakiś sposób. Tak, no właśnie. Ja też kiedy mówię do odbiorców, jakby zastanawiałam się nad formą, bo w różny sposób ludzie, którzy zwracają się do swoich czytelników czy słuchaczy, się do nich zwracają i ja mówię wy, a nie ty, więc zwracam się do moich słuchaczy jako do grupy odbiorców, bo mi wydaje się to bardziej naturalne. Wiem, że może kiedy ktoś słucha mojego podcastu, to on odbiera to jako rozmowę ze mną, że jesteśmy jeden na jeden, ale jakby czuję się swobodniej mówiąc wy. Jest to również forma neutralna płciowo i w ten sposób mi to po prostu odpowiada. A ja mówiąc szczerze, ja mieszam formy. Czasami mówię w formie kobiecej, żeńskiej, a czasami męskiej. Czasami mieszam te formy, mówię dwie, bo jeszcze też nie mam jakby swojego sposobu, jak się zwracać do osób niesłuchających, ale myślę, że zarówno mężczyznom nie powinno przeszkadzać to, że używam żeńskich form, zarówno kobietom nie powinno przeszkadzać to, że używam męskich. Myślę, że też język polski jest w tym temacie bardzo takim trudnym językiem, bo ciężko znaleźć właśnie tą formę neutralną, zwracając się do jednej osoby. No to u mnie ja tak samo jak u Igi, też zdecydowałam się w sumie od początku na formę wy, właśnie też ze względu na to, że na płeć, ponieważ też obserwują mnie na przykład osoby niebinarne i chciałam, żeby każdy czuł się w tym miejscu dobrze, i po prostu, żeby było łatwiej, bo jednak właśnie w języku polskim ciężej jest tak to wyrazić. Trzeba było pisać kilka form, a pisząc wy, osoby, słuchacze czy czytelnicy, po prostu jestem w stanie się do wszystkich zwrócić jednocześnie. Także myślę, że to jest dobre wyjście moim zdaniem. Też kiedyś czytałam, że powinno się, lepiej by było pisać, przynajmniej na blogu, w formie ty, no ale jakoś właśnie nie przekonało mnie to i zostałam przy tej formie wy. U mnie też jest forma wy, a jeśli chodzi o statystyki, to podobnie jak u Martyny, większość kobiet i na blogu, i w social media. Ja myślę, że to jest zupełnie też naturalne. No, jestem kobietą i wybieram takie treści, ale też nie uważam, że to są treści typowo kobiece, bo na przykład napisałam posta o problemie gentryfikacji w Berlinie i nie uważam, że to jest temat jakkolwiek, z jakąkolwiek płcią. Jest to temat zupełnie neutralny i dla wszystkich, dlatego po prostu myślę, że każdy coś odnajdzie dla siebie. Nie słychać cię, Agato. Jesteś wyciszona. Sorry, na chwilkę się wyłączyłam. Podsumowując może ten blog, czy nie podsumowując, ale dodając jeszcze coś na koniec tego blogu na temat, w jaki sposób tworzycie, w jaki sposób piszecie, pozwolę sobie wspomnieć o warsztatach twórczego pisania, jakie istnieją w kafejce od wielu, wielu lat i spotykają się tam regularnie osoby, które piszą hobbystycznie bądź profesjonalnie i te spotkania są takie ciekawe, bo są bardzo inspirujące dla wszystkich. I można pisać w dowolnym języku. Spotkania prowadzone są z reguły w języku niemieckim, ale każdy może pisać w swoim języku. To tylko tyle jako zachęta dla Was, jeżeli będziecie miały potrzebę kiedyś pobycia w kręgu po prostu osób tworzących, to jak najbardziej, ale jest to też zaproszenie czy informacja dla osób zainteresowanych pisaniem. W tej chwili wyszła taka mini antologia, próbki tekstów, które powstały w ostatnich latach. Na ten rok przewidziana jest jej druk, a tą antologię można znaleźć pod linkiem i na Instagramie Kafejki, na Facebooku Kafejki, na stronie, na pierwszej stronie chyba nawet tam jest, ale to tak zupełnie z boku. A teraz proponuję, żebyśmy
poświęciły troszeczkę czasu ostatniemu takiemu większemu kompleksowi tematycznemu, mianowicie język i tożsamość. Jak to jest? Jak to działa? Chętnie dorzucę też tutaj swoje 3 grosze, ale może na zakończenie też oddam Wam teraz chętnie tą przestrzeń. Dlaczego polski? Czy pojawia się tam i niemiecki? Przeplata się angielski? Jak czujecie to? Skoro ja już tutaj zaczęłam ten temat rozwijać, to może zacznę. Nie wiem, jak to jest u Was, bo to jest po prostu dla mnie bardzo ciekawe, jak ja widzę, kiedy obserwuję, którzy mówią w kilku językach. I zawsze mi się wydaje, że w każdym języku są trochę inni. I ja mnie tak na pewno jest, bo kiedy ja mówię po niemiecku, to jest po prostu zupełnie inna Justyna. I to jest jakiś taki mnie trochę kompleks, muszę przyznać, bo mimo że po tych 10 latach obecności tutaj ten niemiecki już jest w miarę okej, ale wciąż czuję, że nie potrafię wyrazić wszystkiego, co bym chciała w tym języku i to bardzo wpływa na moją tożsamość. To jest coś, co po prostu tak bardzo mnie uderza, że jakieś nie potrafię sobie z tym poradzić, nie potrafię tego w żaden sposób też zmienić, bo po prostu ten język na takim poziomie opanowałam, staram się oczywiście cały czas rozwijać, ale mam jakiś taki kompleks, że nigdy nie będę w stanie być tą osobą, która językiem niemieckim włada biegle, bez akcentu i także po prostu nawet Niemiec się nie zorientuje i to jest jakieś i tak, żeby się wyrazić wszystko to, co we mnie siedzi. I myślę, że z angielskim może być trochę łatwiej, bo jednak angielskiego się wcześniej nauczyłam niż niemieckiego, ale to jest tak, że język definiuje tożsamość. Myślę, że tutaj Martyna mogłaby więcej na ten temat dorzucić z perspektywy naukowej. Ja to wszystko tak bardzo intuicyjnie i w ogóle jest świetny film na ten temat Urszuli Antoniak Pomiędzy słowami. I to jest właśnie taki film o tym, jak dochodzi się do właśnie tożsamości i jak ten język też definiuje tożsamość. Ja w każdym razie od razu mówię, nie lubię tej swojej niemieckiej tożsamości. Wydaje mi się, że jestem zupełnie innym człowiekiem. Mam bardzo dużo kontaktu z Niemcami, mam niemieckich znajomych, Berlińczyków też. I zawsze mi się wydaje, że oni mnie troszeczkę nie do końca rozumieją, bo nie potrafię być taką Justyną, jaką jestem w języku polskim. I to jest coś, co jakoś tak nie do końca sprawia, że potrafię tutaj normalnie funkcjonować i przejść z tym do porządku dziennego. To jest bardzo ciekawe, ta twoja perspektywa, no bo też jesteś chyba najdłużej z nas, czterech w Berlinie i u mnie jeszcze takie rozważania na temat tożsamości się nie pojawiły. Ale na pewno uważam, że znajomość języka niemieckiego w naszym przypadku jest bardzo, bardzo ważna, chociażby po to, żeby no, nie czuć się tak wyobcowanym, mimo że Berlin to jest światowa metropolia i wszystko można załatwić po angielsku, albo nawet i po polsku, bo przecież jest tyle świetnych instytucji, tyle ludzi tu mieszka, tyle Polaków, ma swoje biznesy, także bez problemu można bez tego niemieckiego funkcjonować. Natomiast właśnie to, o czym mówisz, że gdzieś tam jednak na jakimś momencie przychodzi taka myśl, kurczę, jednak no nie jestem tutaj w pełni sobą. I ja na przykład przeprowadzając się do Niemiec już biegle mówiłam po niemiecku i w ogóle nie wyobrażam sobie też zmienić miejsca zamieszkania bez znajomości tego języka. Ja myślę, żebym się w ogóle nie odważyła na coś takiego, nie podjęła i dlatego też bardzo podziwiam osoby, które po prostu przyjechały do Berlina i zaczęły wszystko od zera. Bo dla mnie to był chyba jakiś taki krok nie do pokonania. Także cokolwiek, nawet
żeby się dogadać z sąsiadami, żeby stworzyć jakieś właśnie relacje, znajomości, czy po prostu, żeby rozumieć otaczającą rzeczywistość, nie wiem, głupi przykład, napis na świetniku albo na tych berlińskich autobusach, czy reklamy, jakieś gry słowne. Uważam, że to jest niesamowite ważne, żeby jednak rozumieć to, żeby w jakiś sposób no, być częścią tej rzeczywistości. Mimo, że jest tak wielokulturowa, to jednak w jakimś tam sensie też no, niemiecka, tak? Ja mam na to jeszcze inne spojrzenie, bo obracam się na co dzień w bardzo międzynarodowym środowisku i nie tylko w polskim środowisku. I widzę, jak wiele osób w Berlinie mieszka i świetnie sobie radzi, rozwija swoją karierę, rozwija się zawodowo i pracuje bez umiejętności języka niemieckiego, bądź mówi w języku niemieckim tak, jak mówię ja. Jestem w stanie się dogadać u lekarza, porozmawiać z sąsiadem, załatwić wiele spraw, ale na przykład nie podjęłabym pracy zawodowej. Dobrze, w przypadku mojego zawodu to w ogóle byłoby trudne, żeby być copywriterem w języku niemieckim, ale na przykład nie podjęłabym się takiej rozmowy biznesowej w języku niemieckim. I widzę, że dla wielu osób, w tym dla mnie, na tym momencie mojego życia nie jest to problemem, ale wiem, rozmawiałam o tym z Martyną, że są też tutaj w Berlinie takie osoby, które nie posługują się płynnie językiem niemieckim ani językiem angielskim i wydaje mi się, że im może być szczególnie trudno się tutaj odnaleźć i odnaleźć swoją tożsamość. Ja myślę, że to są takie dwa pytania. Dlaczego tworzę po polsku? To jest w ogóle początek tak jakby mojej misji całej z tym blogiem. Dlatego, że ja przyjechałam do Monachium bez znajomości języka niemieckiego. I to było 8 lat temu. Nie było jeszcze Instagrama, albo był, nie wiem, ale nikt z niego nie korzystał. I ja byłam tak zagubiona, bo nie mogłam, no wiecie, nie wiedziałam, co robić, nie wiedziałam, no jak wiele spraw załatwić i nie było tych treści w języku polskim. Dlatego ja sobie postawiłam za cel, żeby pisać po polsku, żeby pisać dla osób polskojęzycznych, żeby one rozumiały, żeby po prostu przekazać im te wiadomości i trochę ten niemiecki system też, no przekazać im te niemieckie sprawy po polsku. To było dla mnie bardzo, bardzo ważne. A jeżeli chodzi o język niemiecki i tożsamość, to jak zaczęłam nagrywać swój podcast, to właśnie pierwszy odcinek mojego podcastu był o tym, że język obcy na emigracji to jest podstawa tej emigracji dla mnie, według mnie. Oczywiście w stopniu komunikatywnym, ja nie mówię tutaj o stopniu akademickim, ale ja dopiero jak zaczęłam uczyć się języka, to zaczęłam się czuć coraz pewniej. To jest też moim zdaniem początek do integracji, tak jak Klaudia mówiła, żeby rozumieć świat dookoła, żeby rozumieć te reklamy, billboardy, to co ludzie mówią w metrze, żeby się nie stresować, że się czegoś nie zrozumie, żeby być pewnym siebie. Ja myślę, że też brak znajomości języka i brak takiej niezależności, że ja mogę iść sama i coś po prostu załatwić w swoim imieniu, też ma bardzo duży wpływ na nasze poczucie własnej wartości, na nasze poczucie pewności siebie. I ja dopiero jak zaczęłam uczyć się tego języka, to uczyłam się tej pewności siebie właśnie tutaj w Niemczech, bo na początku naprawdę byłam bardzo zagubiona i nie wyobrażam sobie mojego pobytu tutaj bez znajomości języka niemieckiego. I ja myślę, że jest to wykluczające z wielu sytuacji społecznych. I po prostu odbiera tak jakby samodzielność ludziom, jeżeli nie znają niemieckiego, nie znają angielskiego i cały czas muszą korzystać z pomocy, żeby iść do lekarza, iść do urzędu i myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne i taka osoba nigdy nie poczuje się swobodnie na tej emigracji, nie? To w tym danym kraju, nigdy nie będzie, no nigdy nie poczuje się jak u siebie moim zdaniem. To jest moim zdaniem nie do przejścia. To jest taki krok, który jest bardzo, bardzo ważny. A jeżeli chodzi o tożsamość, to język przekazuje
kulturę, to w jaki sposób ludzie się komunikują i jest bardzo ważne i bardzo dużo mówi o mentalności, o społeczności, o kulturze danego narodu. To, że Polak powie daną rzecz inaczej, a Niemiec inaczej, to też bardzo dużo mówi właśnie o tym społeczeństwie. To, że Niemcy są na przykład bardzo często używają strony biernej, to też pokazuje, że są na przykład bardziej zdystansowani do wielu spraw. Także język przekazuje kulturę, przekazuje tożsamość i dla mnie osobiście jest bardzo, bardzo ważne. Ja myślę też, że warto do tego dodać, że język jest nośnikiem emocji. Tak. Tylko pojawia się tutaj takie pytanie, przynajmniej które ja sobie zadaję, czy ucząc się języka niemieckiego, czy ten język będzie nośnikiem moich emocji i w którym momencie i czy kiedyś się tak stanie, czy nadal to język angielski będzie tym, którego będę używała, kiedy będę chciała wyrazić swoją osobowość? Ja myślę, że... No, że to jest bardzo trudne. Na przykład dla mnie, tak jak dla Justyny, ten język polski jest tym pierwszym językiem, z którym się, który pokazuje całą moją osobowość, z którym się identyfikuję. I tak jak Justyna mówiła, jestem zupełnie innym człowiekiem po niemiecku, zupełnie innym człowiekiem po polsku. Jak się komunikuję po niemiecku, też muszę być bardziej skoncentrowana. No, także też jestem ciekawa, jak to się rozwinie, czy to po wielu, wielu latach w Niemczech się zrówna. Ja myślę, Iga, że to też zależy od tego, w jakim otoczeniu będziesz się obracać, bo jeśli to będą obcokrajowcy, towarzystwo międzynarodowe, angielskojęzyczne, no to ten angielski oczywiście będzie najbardziej przydatny. Natomiast jeśli twoje grono znajomych będzie się poszerzać o grono niemieckojęzyczne, no to wtedy już właśnie przychodzi ten problem tożsamości niemieckiej, bo wtedy jakby ten angielski pozostaje językiem komunikacji międzynarodowej, a niemiecki w pewnym momencie, może to przyjdzie, do mnie taka myśl po prostu przyszła w pewnym momencie, niemiecki łączy się z twoją obecnością tutaj i im więcej też masz znajomych Niemców, to po prostu tym bardziej to czujesz, że jeśli nie potrafisz wyrazić tego, co chciałabyś w pełni w tym języku, to jest to ograniczające i jest to jakby też tworzy, no tak, tożsamość, ale tworzy też, wpływa na wiele innych cech. Na przykład może się przełożyć na to, że jesteś, nie wiem, bardziej nieśmiała, tak jak to u mnie jest. Ja po prostu dużo bardziej nieśmiałą osobą, więc kiedy jestem w towarzystwie, to nie chodzi o takie spotkanie jeden na jeden, bo tak to jeszcze jest okej, okay, ale w gronie znajomych, gdzie wszyscy są Niemcami i jestem ja nie niemieckojęzyczna, no to jest po prostu dla mnie coś takiego, co mnie strasznie wyprowadza z równowagi. Znaczy nie z równowagi, po prostu... To jest takie wyjście spoza strefy komfortu na pewno. Dziewczyny, powiem wam, że jestem niesamowicie wzruszona tą wielką otwartością waszą, tymi sprawami wszystkimi, którymi się dzielicie tutaj ze sobą, ale też z nami, z gośćmi wszystkimi. To jest niesamowitej wagi. I dziękuję wam bardzo za tą szczerość i za to zaangażowanie emocjonalne. Jeżeli mogę, to dorzucę jeszcze coś na temat wielojęzyczności, dwujęzyczności, wielojęzyczności ze swojej perspektywy. Może króciutko, bo w tej jednej perspektywie jest też kilka pojedynczych, więc nawiążę tutaj do Klaudii, że moja biografia przebiegła troszeczkę podobnie, bo przyjechałam po maturze na studia germanistyczne do Niemiec i założeniem było to, że ja znam ten język niemiecki. Jednak okazało się, że ten język szkolny wtedy, to były, wyobraźcie sobie, lata 80. bez internetu, granice były zamknięte, nie było tych kontaktów, nie było po prostu żywej możliwości mówienia z człowiekiem. Więc ten język szkolny był bardzo sztywny, bardzo zakurzony i taki no, właściwie mało do użytku. I okazało się, że no, wielką barierą stanowi dla mnie, jest dla mnie ten język mówiony faktycznie, więc pierwsze dwa tygodnie spędziłam na walizkach, bo pomyślałam sobie, że w jakimś niewłaściwym filmie wylądowałam.
I... U mnie było podobnie. Ja też mimo skończonych studiów przyjechałam tu i po prostu to był szok, że jednak wszystko wygląda inaczej, że mówią tak szybko, że no, to nie jest to, czego ja się uczyłam i potrzebowałam faktycznie czasu, żeby się nauczyć takiego języka, jakim się tu ludzie posługują. Mimo że miałam te wszystkie, prawda, podstawy, nawet nie podstawy, po prostu zaawansowaną znajomość, to jednak rzeczywistość okazała się brutalna. Tak. Ale to też mi pokazało, że właśnie głównie ten kontakt z Niemcami i obracanie się w takim środowisku może mi zagwarantować ten rozwój językowy. I uważam, że więcej się nauczyłam właśnie przez te 2-3 lata w Berlinie, mieszkając tu, chodząc po mieście, załatwiając różne sprawy, wynajmując mieszkanie, szukając pracy, niż właśnie na tych studiach. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. Więc język żyje wtedy, kiedy może żyć, kiedy się nim mówi, kiedy używamy jego. To jest pewne doświadczenie, które mamy też, robimy z innymi językami obcymi. Ale o czym chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, to to, że późniejsze życie dorosłe spędziłam pracując właśnie z językiem, bądź z tymi dwoma językami, z polskim i niemieckim. I najciekawszym takim etapem dla mnie był chyba ten etap ostatnich lat, kiedy zaistniała Polska Kafejka Językowa. I dlaczego ona powstała? To było właściwie takim powodem, że byłam wtedy właśnie młodą mamą i nagle zaczęły przychodzić mi refleksje, które się nigdy wcześniej nie pojawiły. Tak? Co teraz? Okej, ja sama daję sobie radę, tak? Ale teraz zaczął się zupełnie inny etap, a z nim powstały też inne pytania, inne potrzeby. I uświadomiłam sobie, jak ważna jest rola społeczności, w której my żyjemy. Więc czułam się wtedy dosyć dobrze, jeżeli chodzi o niemiecki, bo pracowałam z nim już wiele lat. Niemniej jednak pytanie powstaje, dobrze, a co teraz z polskim? Tak? Jak zachować ten balans? I właściwie Kafejka powstała z tej potrzeby zachowania tego balansu, ale też zamysłem na długie lata i na wiele, wiele pokoleń. Konkretnie chodziło mi tutaj o to młode pokolenie, o moje dzieci, żeby moje dzieci miały szansę poznania języka polskiego, nawet jeżeli ja żyję wtedy żyłam w środowisku bardzo niemieckim. Jak zagwarantować im tą naturalność tego języka, żeby było dla nich to normalnością. Jeżeli mówimy o Berlinie jako miejscu bardzo międzynarodowym, w którym włada się językiem angielskim, owszem, ale iloma innymi językami. Wyobraźmy sobie, że w Berlinie mówi się 132 językami. To jest niesamowite, prawda? I właściwie będąc w każdym regionie miasta, możemy słyszeć bardzo różne języki. Są osoby, wiem, ja należę też do nich, które lubią usiąść w jakimś odpowiednim kąciku w kawiarni i pijąc kawę tylko słuchać, nawet nie rozumiejąc danego języka. Prawda? Są to takie wielkie ewenementy tego właśnie miasta. Ale dalej wracając do kafejki. Przez kafejkę poznałam osoby, które znajdują się nie tylko, czy znajdowały się wtedy i znajdują się dzisiaj też na bardzo różnym poziomie nauki języka, czy niemieckiego, czy języka polskiego, bo okazało się, że każdy jest gdzieś w tej samej drodze, ale na różnym etapie w nauce danego języka, bądź w staraniach o zachowanie któregoś z tych języków. I to te spotkania w kafejce niesamowicie mnie zafascynowały i sprowokowały tak jakby do zainicjowania blogu na temat wielojęzyczności, na temat głównie dwujęzyczności, ale w tej chwili mówi się o wielojęzyczności, ponieważ wiemy, że jest wiele rodzin, w których mówi się trzema językami albo wręcz czterema językami. Jak to może funkcjonować, żeby było dobrze, żeby nam było dobrze? Tak, więc to są niesamowite niekiedy biografie, niesamowite sylwetki osób, sylwetki rodzin, sylwetki domów. Każda jest na swój sposób inna. Także mogę wyciągnąć tylko taki wniosek, że
warto szukać swojej drogi. Bez odnalezienia swojej własnej drogi jest trudno, ale tą własną drogę najlepiej odszukiwać w kontekście, w jakimś kontekście, w kontekście spotkań z osobami, które w jakiś sposób będą nam podobne, ale też bardzo różne. I w ten sposób otrzymamy od nich pomoc w odszukaniu tej własnej drogi. Jeżeli mówię o wielojęzyczności, o blogu i o kafejce, to myślę też o tożsamości. I tożsamość to są też korzenie nasze. Jeżeli chcemy rosnąć i rosnąć wzwyż, potrzebujemy korzeni. I im głębsze te korzenie będą, im silniejsze, tym wyżej uda nam się wyrosnąć. Więc nie zapominajmy, nie odcinajmy. Chociaż wiemy, że w historii, a migracja akurat z Polski do Niemiec ma bardzo długą historię, to są setki lat. I na przestrzeni tych setek lat bywały różne okresy w historii, kiedy rodziny mieszane były, bardziej lubiane bądź mniej lubiane. Raz pasowały akurat do danego systemu politycznego, raz stawały się przeszkodą. Więc doświadczenia są. Te przeżycia były. Pamiętajmy o tym wszystkim i wtedy też łatwiej będzie odnaleźć tą własną drogę. Czy tak też, jeśli mogę dorzucić, na pewno dużo się zmienia, jeśli samemu się zostaje rodzicem. Tak jak ja mam córkę i ona jest dwujęzyczna już teraz, ale też sobie nie wyobrażam sytuacji, kiedy ja nie uczyłabym jej języka polskiego. Akurat mam to szczęście, że mój mąż jest polskojęzyczny i niemieckojęzyczny, a w domu mówimy tylko po polsku. I ona się uczy niemieckiego w otoczeniu, w świecie zewnętrznym, w przedszkolu. I znam też takie sytuacje podobne do naszych, ale na przykład rodzice podejmują decyzję, że w ogóle odcinają się od polskiego i tylko stawiają na niemiecki. I jest dla mnie tak dziwne i niezrozumiałe. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego we własnym zastosowaniu, bo mi się wydaje, że właśnie dwujęzyczność to jest naprawdę dar, który możemy dać młodemu człowiekowi i coś, co później na pewno w jakiś sposób profituje. Wydaje mi się szczególnie, nie mam dzieci, ale wydaje mi się, że jest to szczególnie dużym darem, jeżeli dajesz komuś możliwość nauczenia się języka polskiego, który jest jednym z najtrudniejszych języków i przychodzi mu to naturalnie. Po prostu stwarza to nie tylko więcej możliwości przy podróżowaniu, ale przy przyszłej pracy. Wiem, że to jest daleki krok, wychowując teraz dziecko, myśląc o tym, gdzie będzie pracowało. Jednak jest to taka umiejętność, którą nabywa od zera, więc... Wydaje mi się, że super, że tak robisz. No spojrzenie na świat, literatura, przez duży furtek się odbiera. Tak, pewnie na te tematy mógłbyśmy przedyskutować jeszcze całą noc. Myślę, że to spotkanie dzisiejsze nie było ostatnie w tym gronie i pewnie jeszcze w szerszym gronie byłoby możliwe, ponieważ osób, które piszą i tworzą na temat Berlina, jest w samym Berlinie jeszcze trochę więcej. Takie życzenie już na przyszłość. Wspomnę tylko o Monice Sędzierskiej, która dzisiaj nam towarzyszy tutaj i o jej nowym podcaście. Ciekawi jesteśmy bardzo, kibicujemy sukcesowi i dalszym sukcesom i wyrażamy życzenie na spotkanie. Jeżeli byłyby jeszcze pytania od strony publiczności, chętnie... Paulina. Ktoś napisał, tak, Paulina napisała, że chciałaby zadać pytanie, widziałam. Tak. Ale nie padło tam pytanie, więc... Czy Paulina jest jeszcze z nami? Tak, Paulina jest i Paulina chciała zadać swoim głosem to pytanie, dlatego... Prosimy bardzo. Więc cześć dziewczyny. Ja chciałam Cię zapytać, bo zawsze mnie interesuje właśnie, na pewno też mnie kojarzycie, bo ja też prowadzę Mam in Berlin, będę się tutaj kryła za imieniem tylko. Jestem bardzo ciekawa, jaką macie motywację właśnie do prowadzenia swoich kanałów, bo ja mam takie ostatnio trochę rozkminy na temat mojego kanału i właśnie
bardzo chciałam zadać wam to pytanie. Co was motywuje? Bo właśnie Justyna powiedziała, że tak trochę do skoku pisze, że tu, że tam, no ale na przykład właśnie Klaudia to tak bardzo intensywnie piszesz, codziennie prawie coś publikujesz. Ja jestem po prostu bardzo ciekawa każdej z was motywacji. Czy to jest tylko właśnie chęć tego, żeby, nie wiem, pokazać komuś zdjęcia i dostać lajki, czy chciałybyś to w jakiś sposób rozwinąć w taki, no nie wiem, jako przyszła praca, czy coś takiego. No ciekawa jestem po prostu odpowiedzi. No ja zdecydowanie chciałabym to rozwinąć w coś więcej, dlatego też tak intensywnie nad tym pracuję. A wszystko dlatego, że poczułam, że to jest właściwa droga dla mnie, że tak jak mówiłam, od zawsze kochałam pisać i za bardzo nie wiedziałam, co pisać, jak pisać. I tak naprawdę dzięki temu, że się tu przeprowadziłam, że poznałam nowych ludzi, zaczęłam się obracać w innym środowisku, poszerzyłam swoje horyzonty, moje życie się całkowicie zmieniło. I to miasto dało mi taką motywację, można powiedzieć, taką wenę samo w sobie. Ja tego nie robię właśnie, żeby mieć lajki czy cokolwiek, tylko po prostu to robię, bo dzięki temu jestem szczęśliwa. I naprawdę bym chciała pewnego dnia obudzić się i być w stanie się z tego utrzymywać, z tego, co kocham, bo uważam, że każdy powinien robić w życiu to, co kocha, to, co mu sprawia przyjemność. Bo tak jak mówisz, Paulina, że ja codziennie coś publikuję, to prawda. Tylko że jak ja wychodzę gdzieś na miasto, to nie jest tak, że ja sobie narzucam jakieś rzeczy, które muszę koniecznie zrobić, tylko to mi przychodzi tak po prostu, bo chcę się tym podzielić. A jak nie chcę się podzielić, to po prostu tego nie robię. Więc myślę, że jakby motywację trzeba mieć w sobie, a nie szukać jej gdzieś tam na zewnątrz. Ja na przykład bardzo bym chciała zmienić moje życie i być taka, powiedzmy, niezależna, być wolnym strzelcem, właśnie nie pracować na etacie od do, tylko zająć się bardziej takim freelancerstwem. No i tyle, no tak podążam za marzeniami, można tak powiedzieć. Ale jestem ciekawa, Klaudia, o czym myślisz dokładnie? To znaczy, bo no, że chciałabyś się utrzymywać, chciałabyś reklamować produkty, czy na przykład chciałabyś, nie wiem, współpracować no nie wiem, z jakimiś, nie, no, na przykład z miastem Berlin, no właśnie ciekawa jestem, czy masz jakiś pomysł na to, czy raczej to jest takie, że chciałabyś, ale jeszcze to nie jest tak skonkretyzowane. Znaczy, mogę cię się zapytać. Oczywiście, jak najbardziej. Pomysł mam i jeżeli chodzi o współpracę, to ja dostaję bardzo dużo propozycji, natomiast nie są to rzeczy, usługi, miejsca, które ja bym chciała reklamować, dlatego też nie robię tego. Po prostu uważam, że jak raz stracę zaufanie moich czytelników, odbiorców, no to już tego sobie nie odbuduję i też nie polecam rzeczy, których sama nie używam, których sama nie sprawdziłam. I myślę, że też nie chciałabym zrobić z mojego bloga jakiegoś takiego miejsca pełnego reklam. Bardziej myślę o tym, żeby napisać swoją książkę i w sumie może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że już zaczęłam to robić. I na początku miałam plan, żeby stworzyć przewodniki. Natomiast pandemia trochę mi pokazała, że turystyka, no to może niekoniecznie jest teraz taki top temat. I żeby zrobić coś innego, żeby napisać coś innego. I takim moim wielkim marzeniem jest wydanie reportaży. Reportaży o historiach moich, subiektywnych, jakichś tam zdarzeniach z mojego życia, które przeżyłam w pandemicznym Berlinie, bo to jest coś, o czym nikt nigdy nie pisał. Po prostu, bo tego nie było, nikt tego nie przeżył. A jak wiemy, wszystkie miasto się niesamowicie zmieniło w tym czasie. I myślę, że to będzie taki fajny pomysł, żebym ja się mogła też spełnić pisarsko, żeby to było bardziej na zasadzie reportażu, a nie jakiegoś przewodnika. Także odpowiadając na pytanie, podsumowując, tak, mam plan i chciałabym się realizować, natomiast niekoniecznie współpracując z kimś. Jeżeli byłoby to miasto Berlin, to jak najbardziej, ale tak jak mówię, to musiałoby być coś, do czego jestem w pełni przekonana i co jakby jest
równoznaczne z moimi wartościami. No rozumiem, a myślałaś na przykład o napisaniu e-booka? No myślałam, raczej jeżeli będę wydawać książkę, to będzie to w formie e-booka z prostego powodu, żeby to było opłacalne, można tak powiedzieć, no bo jednak współpracując z wydawnictwami jest po prostu dużo ciężej. A e-booka naprawdę, myślę, że teraz to jest dobry moment na to, żeby przejść na te technologie i będę nad tym pracować. To powodzenia życzę i dziękuję bardzo za odpowiedź. Jak któraś z dziewczyn ma jeszcze ochotę odpowiedzieć, to jestem bardzo ciekawa. Dziękujemy, Paulino. Mamy nadzieję na spotkanie również z Tobą. A teraz Monika Sędzierska prosi o głos. Ja króciutko też dziewczynom bardzo chciałam podziękować i Tobie, Agatko, za spotkanie. Wysłuchałam naprawdę z wielką uważnością i dużo się dowiedziałam i chciałam pogratulować wszystkim dziewczynom, ponieważ ja pamiętam jeszcze naprawdę 10 lat temu, jak to wyglądało, jak Justyna zaczynała, była jedyną taką naprawdę profesjonalną blogerką, która też zaczynała wtedy, no dobrze, ale jakie były wtedy blogi, no z jakimiś błędami w ogóle, no naprawdę jakość tego, co wy robicie jest na bardzo wysokim poziomie i naprawdę gratuluję wam tego, gratuluję, że potraficie jakoś się tak zmobilizować, że znajdujecie czas i tworzycie te ciekawe treści i że się uzupełniacie, że jesteście po prostu takimi fajnymi osobami, które z uśmiechem potrafią ze sobą usiąść, pogadać. Bardzo, bardzo. Było to bardzo miłe spotkanie i mam nadzieję, że na żywo kiedyś również będziemy miały okazję się spotkać. Dziękuję. Dziękujemy i zapraszamy. Ja właśnie myślę, że to jest fajne, że się uzupełniamy, bo tutaj każda tak swoją tematykę w inny sposób prowadzi blogi i ja też wtedy, kiedy zaczynałam, nie było waszych blogów, ale ja też nigdy nie chciałam mieć monopolu na pisanie o Berlinie, absolutnie nie. I wydaje mi się, że w społeczności, gdzie jest 200 tysięcy Polaków, to każdy znajdzie wciąż swoich odbiorców i też odbiorców poza Berlinem, więc mi się wydaje, że im więcej, tym lepiej. Może nie im więcej, tym lepiej, ale uważam, że dobrze jest, że powstają ciekawe blogi o Berlinie i podcasty i wszelkie inne artykuły. Jeszcze tylko dodam a propos tego, o co pytała Paulina. U mnie to było tak, że od początku chciałam rozwijać swoją działalność copywriterską i to się też związało z tym później, znaczy z dalszym rozwojem bloga. Zgłaszali się do mnie różne osoby, które prosiły o przygotowanie artykułów na temat Berlina i to się tak samo rozwinęło, także teraz mam zarejestrowaną działalność copywriterską i albo sama wyszukuję redakcje, z którymi chciałabym współpracować, albo zgłaszają się do mnie i mam już kilka takich stałych współprac, ale też jest to u mnie temat otwarty, w każdym razie jest to coś, czym też się zajmuję w jakiś sposób zawodowo. Super, Justyna, bardzo dziękuję za odpowiedź i gratuluję. Bardzo fajnie. Bardzo też lubię Twojego bloga, bo ja sama nie potrafiłabym takich treści rodzinnych publikować, ale na pewno jest to dla mnie zawsze inspiracja. Gdzieś tam jesteś i później myślę, że o, to jest fajne miejsce, żeby jechać z rodziną. Także niekoniecznie z rodziną, samemu jakieś trasy rowerowe czy jakieś inne. I na pewno też z Twojego bloga i Instagrama też bardzo dużo czerpię. A, dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło. Mimo, że nie mam dzieci, to też uwielbiam. Właśnie, bo tak, nie tylko przy posiadając dzieci można
można się inspirować. No właśnie, ja mam czasami wrażenie, że ta nazwa Mam in Berlin po prostu odstrasza połowę ludzi, którzy mogliby być na tym profilu, bo jak widzą mam, to sobie myślą, okej, to będzie o pieluchach, papkach i w ogóle jakichś tam pierdołach. I tak od czasu do czasu mnie tak nachodzi, kurczę, może powinnam zmienić tą nazwę, bo dorośli też mogą korzystać z tych treści, prawda? Ja myślę, że to prawda do ludzi, że mogą korzystać też inni. Dziękuję za komplement. Super. Mamy w czacie jeszcze wiadomość zostawioną przez Toma, ale chwileczkę. Czy to jest Toma? Za chwilkę, bo chyba się zgubiłam trochę tu. Nie, to jest wiadomość od Martiny. Niestety muszę się pożegnać, ale wspaniale było posłuchać choć trochę w moim przypadku tak inspirujących historii i osób. Super dziewczyny. Dziękuję za zorganizowanie spotkania. Chętnie wysłucham drugiej części, gdy całe nagranie zostanie opublikowane na YouTube. Pozdrawiam gorąco. My dziękujemy. Fajnie, no to skoro nie pojawiają się już jeszcze... Ja tutaj jeszcze, przepraszam, ja tutaj jeszcze pisałam na czasie, jest Ewelina, właśnie o możliwość zadania pytania, tylko nie wiem, czy mogłabym w ogóle zadać tutaj takie pytanie z takiej strony bardziej przyziemnej, to znaczy właśnie ja już podjęłam niedawno decyzję o emigracji do Niemiec i zawsze chciałam przeprowadzić się do Berlina, bo kocham Berlin, ale bardzo dużo słyszałam takich opinii, że nie opłaca się, to znaczy, że ten balans pomiędzy pensjami powiedzmy, a wynajmem mieszkań i tak dalej jest nieopłacalny i z tej perspektywy chciałam zapytać, skoro już tak długo tam mieszkacie, czy to faktycznie jest prawda? Też dodam, że ja mówię też biegle po niemiecku, jestem po germanistyce i faktycznie teraz po tych waszych historiach tak się zaczęłam zastanawiać, że może jednak nie jest to taki głupi pomysł. Migrantka? To jest wieczne pytanie, czy się opłaca. To zależy. Zależy jaka branża, zależy ile was jest, czy jest cała rodzina, czy będziecie mieć dwie wypłaty, czy jedną wypłatę, czy zależy wam na zarobku i odłożeniu na później, czy zależy wam na życiu tutaj. Jest po prostu tak dużo aspektów, bo jeżeli sobie pomyślę o osobach, które chcą po prostu przyjechać, zarobić, odłożyć i wrócić, to może Berlin niekoniecznie. Są miasta, które na pewno mają wyższe zarobki niż w Berlinie. Ale jeżeli chciałabyś tutaj żyć, to ja uważam, że Berlin jest idealny. Wszystko zależy. Zależy od branży też bardzo dużo, bo w niektórych branżach jest duże zapotrzebowanie na pracowników, są bardzo dobre zarobki, a w innych, inne branże są przesycone, więc to naprawdę jest tyle czynników, które o tym decydują, że bardzo trudno na takie pytanie odpowiedzieć, a też takich pytań bardzo dużo dostaję. Trzeba na pewno popatrzeć, w jakiej branży chciałabyś pracować, popatrzeć na ogłoszenia o pracę. Te zarobki często są publikowane, one nie są jakieś tajne, jeżeli chodzi o takie branże, no nie wiem jak to nazwać, takie... Standardowe? No takie zawody po prostu, no nie wiem jak to powiedzieć. No ale w każdym razie te zarobki można sprawdzić, można sobie porównać i na pewno między miastami różnią się te zarobki. A jeżeli chodzi o takie, nie wiem, ogólne życie, to myślę, że na pewno się opłaca, zawsze się da. Jest bardzo trudno znaleźć mieszkanie, to prawda. Tutaj na pewno dziewczyny też mają doświadczenia, że jest z mieszkaniem jest bardzo, bardzo ciężko. Ale myślę, że się opłaca dla Berlina. Jest też taka aplikacja, która się nazywa Glassdoor
i w tej aplikacji możesz sobie zerknąć, jakie mniej więcej są zarobki na konkretnych stanowiskach. Tam dużo osób uzupełnia takie krótkie ankiety, ile zarabia w jakiejś firmie, na jakim stanowisku. I oczywiście to są takie dane poglądowe, ale myślę, że mogą być jakimś punktem zaczepienia na dobry początek. Tak, tak. Te zarobki są ogólnie dostępne i można sobie porównać też między miastami. Na pewno w Monachium, w którym wcześniej mieszkałam, są wyższe zarobki, ale są też wyższe koszty życia, bo na przykład już mieszkania są droższe, nie? Więc to po prostu trzeba. Znaczy ja mogę powiedzieć z perspektywy Warszawy, że jednak jako studentka i młoda osoba po studiach, tak, lingwistycznych, germanistycznych, jednak w Berlinie prowadziłam życie na dużo wyższym poziomie. I jeszcze jako studentka pracowałam 12 godzin w tygodniu i miałam stypendium, to właśnie Erasmusowe, i byłam sobie w stanie pozwolić na naprawdę wszystko. Co miesiąc gdzieś latałam za granicę na weekendy, także ja uważam, że jak najbardziej się opłaca i warto, chociażby dla samego życia, nawet już tak nie ekonomicznie patrząc, ale na te, ze względu na te doświadczenia, na poszerzanie horyzontów, poznawanie ludzi, na wszystko. Tak, ale tak właśnie jak powiedziałam, to wszystko zależy, bo jeżeli się jest osobą, no, singielką, znaczy nawet nie singielką, po prostu jeżeli tylko na siebie zarabiasz, też jest inaczej, jak jest z rodziną, nie? Dlatego tak, to jest tyle to czynników, które po prostu trzeba sobie przeliczyć i przemyśleć, nie? Rozumiem, dobra. Dziękuję w takim razie. Okej, okay. Czy jeszcze przyłączyłam jakieś pytanie na czacie? Nie widzę, jeżeli wy też nie widzicie, to będziemy się żegnać. Jaką pogodę macie? Przestało padać. I widzę, nadal pada. To dziękujemy ślicznie, dziękujemy naszym twórczyniom internetowym, życzymy dalszego dobrego rozwoju, dobrej drogi, dobrej swojej drogi i dobrego balansu. O tym, o czym Tom też wspominał, żeby utrzymać ten balans czasowy, energetyczny, żeby się wszystko udawało. To, co uważamy, że jest dla nas ważne. I żegnamy też naszych gości. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszego spotkania i zapytania z publiczności. I do następnego. Tak. Dziękuję bardzo. Było bardzo interesująco. Cześć. Dziękujemy wam. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja też dziękuję. Dziękujemy. Cześć. Pa, pa.